Witam bardzo serdecznie w grze 1148 na MSX2. Gra wydana w 1922 roku przez Fantasy Creators. Więc oczywiście zobaczymy, co to jest. Tak naprawdę ta gra składa się z dwóch gier. Więc na początku pojawi się tutaj menu. Tutaj wchodzimy właśnie w tą grę, tą pierwszą. A tu są pewne dodatkowe informacje. Może zacznę od tych informacji. Więc na początek, gdy wybierzemy dwójkę, to tutaj pojawiają się informacje prawdopodobnie odnośnie tej firmy, która tą grę zrobiła. No i spacją wychodzimy z powrotem do poprzedniego menu, czyli trójkę tym razem wybiorę. Trójka prawdopodobnie pokazuje jakieś dane adresowe, ale wszystko jest po japońsku, więc kompletnie nie wiem, co tu jest napisane. Być może są to dane adresowe, ale nie jestem tego pewien do końca. No i jeszcze została opcja czwarta, która jest instrukcją chyba do tej gry. Więc jak się przyjrzymy, co tutaj mamy, to tutaj są jakieś takie tematy matematyczne opisane. Więc tak naprawdę nie wiem, co tutaj mamy do dyspozycji. I o co tu chodzi? Więc zacznijmy rozgrywkę, czyli wybieram tą pierwszą opcję na razie i zobaczmy, z czym to się wszystko tutaj wiąże. Czyli mamy 11:48 z jakimiś znaczkami, które są widoczne u góry japońskimi. Wciskamy przycisk, no i mamy taką oto gierkę Tetriso podobno. Tutaj mamy różne cyfry, które się pojawiają. Mamy 4, 7. Przyciskiem możemy oczywiście tutaj 8, 8 to daje 16. Jak widzimy, pojawiają się tutaj wartości liczbowe. Tutaj są dwie szóstki. Zobaczymy. Czwórka i dziewiątka. Można przyciskiem zamieniać kolejność. No i tej 48 udało mi się zdobyć. Więc wtedy jest to tak jakby mnożnik dwunastki. Więc takie też wartości liczbowe trzeba ustawiać. Przynajmniej to, co udało mi się tutaj wyczaić. Czyli tu muszę mieć no, dwunastkę. Jeśli w pionie też uzyskamy, to też oczywiście to działa. No i gramy w ten sposób, aby niwelować jak największą ilość tych właśnie różnych linii, które się pojawiają, czyli dążymy do dwunastki. Nie wiem, czego do dwunastki. Może 12 brakuje, żeby uzyskać godzinę dokładnie 12. Bo to jest 11:48, to brakuje 12 minut. Takie mam wrażenie, że tak to chyba działa, ale nie jestem do końca o tym przekonany. No zobaczymy. Tu dwunastka wyszła i jest ok. Wiem, że mnożniki dwunastek typu 24, 36 też były likwidowane. Przynajmniej tak mi się wydaje. 48 na pewno, bo to widzieliśmy już wcześniej. No i dlatego trzeba te ciągle liczyć, prawda? Liczyć matematycznie. No i proszę, tu dwunastka wpadła zarówno w pionie, jak i w poziomie, więc no, nie mamy zbyt wiele czasu na liczenie. Jak widać, przy opadających tych cyfrach, nie wiem, tutaj czasami to tak przez przypadek mi się udaje coś tutaj zrobić. Te 32 to niestety nie jest mnożnikiem dla dwunastki, może być tutaj problem. No, czasami się wrzuca. Tutaj 48 będzie, powinno zniknąć, tak jest. No dobrze, gdzieś tutaj muszę w pionie może jakąś dwunastkę, jakby się udało zlikwidować, to już byłoby to
jakieś miejsce do wykorzystania. 36 to mi nie spasują. 7,4, oczywiście tam u góry jest pokazane, jakie kolejne wartości. O 20, nie wiem co tam było, nie zwróciłem uwagi, jaka tam liczba była. No, można się też właśnie już tak konkretnie sobie przesrać, można. Jak już tak zawalczymy za bardzo. No, teraz tak, w pionie mnożniki pasowałoby tutaj uzyskiwać takie, jakie trzeba, ale czy to się uda? Jak już tutaj, jak widać, jest koniec, prawie. Już wypełniłem całą tą studnię. Więc tutaj jest wymagane szybkie, bardzo szybkie nawet liczenie. Bardzo szybkie liczenie, na co raczej. O, coś uciekło. O, jakiś bonus. Aha, czyli teraz mogę wybrać jakąś cyfrę. Mam na to chwilkę czasu. Powiedzmy, szóstkę wybiorę i wszystkie szóstki znikają z planszy. Więc to jest troszeczkę jak dla mnie dobra rzecz, bo nieco mi to oczyści trochę sytuację bałaganu, którego narobiłem. Dobra, no to gramy dalej. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tej szóstka, kurczę, 35. No właśnie to jest to, że bardzo ciężko jest tutaj tak naprawdę szybko liczyć, żeby to osiągnąć cel, o który nam chodzi. Tu się zablokowałem tą dziewiątką, będzie cienka sprawa. No to już jest koniec gry w tym momencie. Jeszcze coś się gdzieś uratowało. No nie może być. No, czasami się ma więcej szczęścia niż rozumu. Okej, więc troszeczkę mi się odblokowało. No ale oczywiście dalej. Ja właściwie wrzucam i nie wiem co, gdzie wrzucam. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to po prostu będzie co będzie. Wreszcie game over gdzieś się pojawi. No ale to nic. To już mam poblokowane wszystko dokumentnie. No, piątka jeszcze tu. No to już jest permanentny koniec, bo już się nie mieści jeden element cyfrowy. I tak wygląda właśnie ta gra. No, zobaczmy. O, udało mi się wpis. Aha, w lewo, w prawo. To już sobie tutaj oczywiście wpiszę się. No bo jak się nie wpisać, jak udało się po prostu gdzieś tam przejść, nie? Jeszcze cyfry są. Okej. Dobrze. I tutaj dalej chyba kropki dam. Klasyczny wpis albo spację po prostu do końca. Które miejsce udało mi się uzyskać? Proszę bardzo, pierwsze miejsce 2240 punktów, cudownie, więc całkiem nieźle to poszło. No i zabawa zaczyna się od początku. Ale teraz chciałbym pokazać tą drugą grę, która jest tutaj, więc muszę wrócić do menu. Niestety wyjście do menu wiąże się z restartem w ogóle MSX-a, czyli komputera, więc teraz wybieram tą opcję piątą, więc jest to inna gierka, ale o podobnym stylu. Jej tytuł jest całkowicie dziwny. Tu wybieramy poziom trudności. Mamy hard, normal, easy. Wybiorę easy, żeby chociaż pokazać nieco dłużej, o co tu chodzi. No i mamy tutaj taką. Tutaj już się gra klawiszami kursora. Tutaj joystick nie działa. No i to są ściany, które oczywiście są blokujące. Natomiast te strzałki to są strzałki, które właśnie takie coś się dzieje, gdy się je postawi. To są strzałki tak jakby kierunku wybuchu. Jak to działa? No jeśli tutaj to widzimy, że wtedy mamy sekwencję na 3. Bomby nie wylatują, to niestety będzie cienka sprawa, ale jest jedna bombka, dobra, to ją tutaj ustawię. Chodzi o to, żeby likwidować tymi bombami te ściany, które się pojawiają.
A na razie, no na przykład tutaj, tak? I już mam, zlikwidowało to całą planszę, więc tak trzeba te strzałki ustawić, aby sekwencja wybuchowa właśnie szła w kierunku bombek, i wtedy właśnie obniżamy sobie poziom tych linii, które tutaj się pojawiają. O, zrobiłem błąd, bo miałem strzałkę w dół, mogłem bezpośrednio się ustawić na bombce i bym ją wtedy zlikwidowałbym to pięterko, ale tego nie uczyniłem, więc jak nie uczyniłem, to mam za swoje, jak to mówią. No dobra, teraz kolejna blokada, ale mamy kolejną bombkę. Jest szansa, że wysadzimy coś. Dobra, kolejna bomba, może tą damy tu. O, nie, niezbyt dobry układ widzę. Same bloczki. Dobra, bomba, cyk, dobra, poszła jedna. No tutaj by pasowało jeszcze coś zlikwidować od góry. A tutaj jest problem, bo już blokady spadają. Dobra, teraz spróbujemy. O, właśnie o to mi chodziło. W tą stronę mnie nie urządza to troszeczkę. Kurka wodna. Można właśnie zablokować sobie potem możliwość uderzenia w te bomby przy pomocy tych strzałek i no niestety studnia jak się wypełni, to już będzie koniec rozgrywki. No i raczej tak się właśnie zdarzy za chwilę, więc wypełnię całą studnię. Ok, już będzie praktycznie koniec. No właśnie, game over. Tak to się skończyło. Także tak wygląda ta druga gra. To był poziom easy. Poziom 2 oczywiście jest nieco szybszy od poprzedniego, ale generalnie nic poza tym się nie zmienia. Może teraz może trochę lepiej mi tutaj pójdzie. Także tak akurat ta gierka wygląda. Tutaj cały sukces polega na tym, żeby dobrze ustawiać te strzałeczki, które będą miały właśnie taką sekwencję za strzałkami, tak? Za strzałkami, o cyk i do góry, no bombek to praktycznie chyba nie chcą mi dawać. Dobra, jest jedna, jest druga. No niestety jest za wysoko już i nie uda mi się tego wysadzić. No szkurka, to jest właśnie to. Dobra, tutaj wysadzę coś, przynajmniej jedno pięterko. Przeważnie jak się pięterko rozwali, to już lecą te kamienie blokujące, więc dobrze, tutaj może, no, jak się w miarę dobrze ustawi, to da się przetrwać to wszystko. Gra oczywiście przyspiesza z czasem w miarę postępów, więc już widzę, że już troszeczkę szybciej mi te obiekty spadają. No tego się nie da rozwalić niestety. Jedynie tylko bombą. Dobra, może akurat tutaj wysadzę to, gdy będę miał dobry ku temu moment. Te bomby generalnie jak wybuchają, to rozwalają mimo wszystko cały dół. No trochę dziwnie to tak, więc działa, ale ważne, że działa. Że daje się to zrobić. Już przyspieszenie jest zacne, jak widać. Więc coraz szybciej to wszystko się porusza, gra nabiera tempa, robi się coraz bardziej dynamicznie, coraz bardziej robi się, prawda, dramatycznie również, więc już prędkość zaczyna być naprawdę zacna. Tych kamieni teraz naładowało jak nie wiem co, ale już sobie tutaj, prawda, obniżymy przynajmniej troszeczkę. Tu kolejny poleci. A dobra, tak pójdzie, czyli tutaj właśnie jest dobrze przemyślana sekwencja, ale już teraz tak szybko lecą te bloczki, że no, będzie coraz trudniej mi to opanować. Ale dopóki się walczy, to się nie poddajemy. Oho, teraz to lecą tak normalnie,
jakby od razu miały być na samym dole, no to już jest trochę chwyt poniżej pasierz 3. Teraz dopiero się dzieje. Ja nie nadążam nawet zwracać uwagi, co tam się dzieje. No, jasne. No to już raczej jest po ptakach. No niestety, za szybko już było, 1072 punkty. Także tak wyglądają te gierki. Oczywiście jeszcze wersja Tokio, gdzie na początku jest bardzo wolno, a potem będzie zaraz właściwie dużo szybciej, będzie się to poruszać szybko. Więc tak wygląda to wszystko i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na MSX2.